przed każdym sklepem typu media, bar albo jakimś sprzętem, przed każdym, w każdym mieście stoi wielki głośnik i napierdziela muzyka na całą ulicę. Co to za mowa jest? Nie rozumiem. Dzisiaj idę na koreańskie żarcie. A co nam? Proszę, żyj. Restauracja i jest konik narysowany. Chyba lubię bardzo konie, że mają konika narysowanego. Ciekawe dlaczego. I idę sobie z koleżanką. Hello, Sofia. Moja koleżanka. Sofia, idziemy właśnie sobie razem. Idziemy razem do szkoły. Przyjechałem z córką mojej dyrektorki i teraz jest pod moją opieką. Sofia. Hello, Sofia. Wróciłem z pracy z pierwszych 3 godzin. Dzisiaj z niedzielą mam więcej zajęć, 3 godziny rano i 3 godziny wieczorem. I odwiózł mnie mój szofer tutaj na mojego terenu. No i co? No i hałas, nagle gwar. Ja patrzę, a tam za mną jest jeziorko. Tam gdzieś mniej więcej jest taki dom. Zawsze tam był stół nakryty, bo było talerze, misek, ale nigdy aż się nic nie działo. A gdzieś tam pełno ludzi jest w tych białych koszulach. Sami nie wiedziałem żadnych dziewczyn, niestety. Sami faceci piją, bawią się, podpici są, a jest druga, czekam, jest 11 rano. Ale wesele pewnie jest, wesele było, bo była tam wesela w sobotę lub w niedzielę. I nieważne kiedy wesele jest, to tak i tak balują przez 3 dni z tego co mówili mi. 3-4 dni się baluje. Przeważnie oczywiście. Rzecz uśno, że balują albo od wczoraj, albo od dzisiaj rano, nie? Bo wesele jest od rana zawsze. Takie jajca. Fajnie, może mnie zaproszą. Kto wie? Bo się sam proszę. Hello. What's your name?
żony. Hello. What's your name? Drga mu ten tyłek tam cały raz, nie wiem, czy z nerwów, czy co. To normalnie wpierdziela takie środki, co mu daje. Patrzcie to. Zobaczcie to. Zaraz to. Mówisz takie? Mówisz takie? Stroszy te całe drży i stupie. Czy nie wezmę tego zielonego gówna? Czy się boisz, czy wezmę? Zina. Pierwsze wejście do marketu w życiu w Wietnamie. Pierwsza półka, soplica. Takie batoniki orzechowe, czyli orzechy właściwie z miodem, gorzka czekolada i kakao przez słomkę wlewam. Ale będzie z tego posiłek, kolacyjka niezła. Uwielbiam kakao.